Cześć, witam, Tom Pekny w Making, witam w mojej pracowni. Dzisiaj będziemy czarować z użyciem kwasu azotowego. Będziemy wytrawiać ten oto nóż celem uzyskania czegoś ładniejszego niż jest teraz. Pierwszy raz to będę robił, także zobaczymy co z tego wyjdzie. Od razu mówię, nagrywam z rąsi, także tu się wszystko będzie trząsło. No ale postaram się jakoś to szybko ogarnąć, pokazać co jak. Dobra, co nam będzie potrzebne? No oczywiście nóż. Nóż musi być przygotowany odpowiednio. Jak widzicie, jest wykonane lustro na powierzchni. To jest jedna sprawa. Kolejna sprawa, przyda się aceton do tłuszczenia noża. Przyda się taki ścisk. Złapiemy za tank. I włożymy do rury z kwasem. I po to to jest. No można oczywiście kombinować na sznurku i tak dalej. Co jeszcze? Rury. Jak widzicie, ja mam rury 75, wróć. 50 bodajże. A może 75? Nie, 75 mm średnicy. Rura szara, PCV. Tu wlewamy kwas. Tu wlewamy sodę oczyszczoną, zwykłą, do neutralizacji kwasu. Jest kwas rozrobiony już w 7,5% stężenia. Odnośnie BHP, z kwasem nie ma żartów, przypominam. Okulary ochronne, przede wszystkim rękawiczki. No i przystępujemy do działania. Na początek odtłuszczanie. Używam acetonu. Papierek toaletowy jest idealny, miękki i porządnie trzeba odpuścić powierzchnię stali, by kwas ładnie sobie zareagował tam, gdzie potrzeba, tam gdzie będzie reagował. Żadnych plam i tak dalej nie powinno się pojawić. Nie wiem, jaki będzie efekt tego wytrawiania. Robię to pierwszy raz. Pierwszy raz mam styczność z tego typu materiałem, z którego robię ten nóż. Mam nadzieję, że wyjdzie odpowiedni, dobry efekt, żeby wstydu nie było. No i przede wszystkim cała praca dotychczasowa nie pójdzie na marne, bo to różnie może być. Dobra. Blank odtłuszczony. Możemy przystąpić do napełniania rur odpowiednią cieczą. W pierwszej będzie kwas, w drugiej soda. Rury napełnione, tu jest kwas, a tu soda z wodą, w wodzie rozpuszczona. Czyli najpierw do kwasu i neutralizujemy to w sodzie. Tak to wygląda, ścisk, trzymamy za tank i wkładamy do kwasu. Nie wiem jaki czas, no spróbujmy przytrzymać z minutę powiedzmy. Wyjmijmy teraz blank, wyciągamy, neutralizujemy w sodzie. No i zaraz zobaczymy, jaki będzie efekt. Co uzyskaliśmy? No powiem wam, że jest, jak to mówią, zacnie niektórzy. No mamy coś takiego. Piękny kontrast. Stal nierdzewna nie zareagowała z kwasem. Stal węglowa zareagowała. Dobra. Teraz trzeba delikatnie papierkiem przelecieć pod wodą bieżącą z mydłem. I zobaczymy, co będzie dalej. Czy jeszcze raz, czy już wystarczy. No i dobra. Przetarłem papierkiem.
W zasadzie lewą stroną papieru. Bez ziarna. Tak to wygląda. Świeci się, jak nie powiem co. Ja tak sobie myślę, że chyba jeszcze wrzucę na chwilę do kwasu. Może będzie lepiej. Może nie zaszkodzi. Finalnie zrobiłem jeszcze jedno trawienie. I eksperymentalnie, dlaczego nie, na 5 minut do chlorku. Chlorek spowodował to, że stal się lekko, jak gdyby efekt przydymienia na lustrze powstał. A trawienie, czyli kontrast, zrobił się bardziej czarny. No i według mnie to lepszy efekt. Niż po samym kwasie. Także tak to się robi. Dla tych, co nie wiedzieli, to już będą wiedzieć. Pozdrawiam, Tompek Tafe Making.